Marcin, Piotr, porozmawiajmy o quantum computing i sztucznej inteligencji w ramach naszych wniosków z raportu TMT Predictions 2021. Marcin, jak myślisz, dlaczego quantum computing znalazł się w naszym raporcie właśnie teraz? Ja pamiętam jeszcze 2 lata temu, też wspominałem o quantum computing w ramach naszego raportu Technology Trends. No tak, to prawda, bo quantum computing mówimy już od kilku lat, ale niezaprzeczalnie w technologii tkwi ogromny potencjał i wciąż go odkrywamy, z każdym rokiem coraz bardziej. Także rynek mocno czeka na coraz więcej nowości od quantum computing, a mówiąc o rynku, za tym wszystkim pójdą dosyć spore inwestycje, zarówno w rozwój oprogramowania, usługi, tak więc wszyscy jak najbardziej czekamy, co będzie dalej. No właśnie, ale na jakim etapie rozwoju quantum computing właściwie jesteśmy i czy nie za wcześnie mówimy o takiej znaczącej roli quantum computing? To prawda, jesteśmy jeszcze na dosyć wczesnym etapie, bo niektóre dosyć złośliwe osoby twierdzą, że większość zadań, które obecnie realizowane są z pomocą technologii quantum computing, można wciąż wykonać na laptopie czy dosyć mocnym sprzęcie PC. Niemniej jednak, jeżeli popatrzymy na liczby i na rozwój technologii, to w 2019 IBM oraz Google wprowadziło na rynek rozwiązania o wartości mniej więcej 53 qubitów. Rok później IBM zaprezentował rozwiązania 127-qubitowe, ale jak popatrzymy już na ostatni rok, poprzedni rok, 2021, to startup QRA zaprezentował rozwiązanie 256-bitowe, prognozując, że za 2 lata dojdzie do poziomu 1000 kubitów. Rozmawiamy o kubitach, padają coraz większe liczby, ale wciąż nie wiemy tak naprawdę, jaka wartość tych kubitów będzie dosyć użytecznie prowadzić do przełomu w tym wszystkim. Niemniej jednak spodziewamy, że w ciągu 2-3 lat te wartości będą się podwajać, co prognozuje, że już za kilka lat dojdziemy do takiego momentu przełomowego. No właśnie, to kontynuując temat adopcji quantum computing przez firmy, to jakie mogą być zastosowania praktyczne quantum computing, które koniecznie trzeba mieć w pamięci i mieć na uwadze? No mnóstwo. Tutaj nasz kolega Piotr mógłby mówić o tym przez wiele godzin, bo jednym z pierwszych i ważniejszych obszarów jest tak naprawdę obszar sztucznej inteligencji, czyli optymalizacje, rekomendacje, prognozowanie. W tym obszarze istnieje wiele modeli, które muszą uwzględniać wręcz miliardy parametrów i zostać wytrenowane na miliardach danych początkowych, co nierzadko rodzi ogromne koszty, nawet w milionach dolarów. Mogę tu dać przykład, obszar analizy ryzyka klimatycznego, opracowanie materiałów, które będą absorbować dwutlenek węgla. Tak więc nie tylko przysłowiowy biznes czeka na quantum computing, ale również można zasugerować, że nawet świat czeka na quantum computing. Ale nie tylko obliczenia, nie tylko moc obliczeniowa. Quantum computing doskonale się sprawdza w inżynierii materiałowej, opracowaniu nowych materiałów, chemia kwantowa, nowe sensory, nowe metody komunikacji. Tych zastosowań jest mnóstwo. No tak. Jak temat quantum computing postrzegamy z punktu widzenia samej branży TMT? Mówimy tak o TMT Predictions. Tak, no TMT również czeka na quantum computing, a niektórzy już nie czekają, tylko już z tą technologią eksperymentują. I tutaj dobrym przykładem jest firma Rakuten, która zainwestowała w startup QRA Computing już na dosyć jego wczesnym etapie. Dlaczego? Aby opracowywać optymalizację rozmieszczenia urządzeń w sieciach 4G i 5G oraz pewnie kolejnych G, które zaraz będą. Dobrym przykładem jest również British Telecom, które wspólnie z Toshibą opracowują nowe sieci zabezpieczane właśnie metodami kryptograficznymi, tak, wykorzystującymi quantum computing, czy też dystrybucja kluczy, tam quantum key distribution. Tak. Ale to są tylko wybrane przykłady, a każda firma powinna zastanowić się nad swoimi zastosowaniami. Tak, to kontynuując ten wątek, ja tylko dodam, że my jako Deloitte już też prowadzimy projekty w obszarze quantum computing, właśnie w obszarze szyfrowania i komunikacji w sieciach telekomunikacyjnych. Nasi koledzy w Portugalii robią takie projekty. Dobra. No właśnie, to reasumując i niejako podpowiadając wszystkim zainteresowanym, to co firmy powinny zrobić w tym zakresie? Na co zwracać uwagę? To, Sławku, wydaje mi się, że powinno to być bardzo podobne podejście jak do adopcji
każdej nowej technologii. Tak? No, my obaj, w sumie nawet we trzech, pracujemy też w branży wykorzystującej cloud computing i to powinniśmy przejść podobny proces. Tak? Czyli po pierwsze firmy powinny zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, tak? Czyli jak technologia quantum computing jest różna od tej, którą teraz znamy, jak ta technologia wpłynie na daną branżę, a później w szczególności na ich firmę, czyli powinniśmy dojść do momentu opracowania quasi pewnego rodzaju strategii, tak, adopcji tej technologii. A co więcej, nie zaprzestajmy tylko na strategii, eksperymentujmy, ale przede wszystkim monitorujmy, tak, bo przełom powinien nastąpić w ciągu kilku najbliższych lat. Dwóch, trzech, czterech, dowiemy się już niedługo. No dobrze, Piotrze, istotnym trendem w obszarze sztucznej inteligencji, podkreślanym w naszym raporcie, jest bezpieczne udostępnianie danych. Myślę, że to jest temat coraz bardziej istotny. Więc jakie technologie w tym obszarze pojawiają się obecnie i w naszym raporcie, i w przestrzeni? Tak, zwracamy uwagę w naszym raporcie TechTrends na dwie technologie, które przewidujemy, że w następnych dwóch latach zyskają znacznie na wartości i na wykorzystaniu. Pierwsza z nich to jest uczenie federacyjne, federated learning. Druga technologia w obszarze właśnie szyfrowania to jest pełne homomorficzne szyfrowanie danych na potrzeby analiz między innymi. Dobrze, to trochę może dla mniej wtajemniczonych powiedzmy, co to jest to uczenie federacyjne, federated learning. Tak, federacyjne uczenie, federated learning jest wykorzystywane wtedy, kiedy chcielibyśmy nauczyć model na danych, które w żaden sposób nie powinny opuszczać organizacji. W takim przypadku tworzy się centralny model, przynajmniej w wielu implementacjach jest to tak robione. Ten centralny model następnie jest przekazywany jakby tak jak trochę wirus do organizacji, która ma dane wrażliwe, które mogą posłużyć do nauczenia tego modelu. Model zostaje wzbogacony z wielu poszczególnych graczy, z wielu instytucji. I tak jak dane nigdy nie opuszczają wrażliwe danej organizacji, to jednak już ulepszony model tak i w ten sposób ten sfederowany centralny model ulega kolejnemu udoskonaleniu, to może dziać się iteracyjnie. No dobrze, to trochę teorii, a w jakich praktycznych zastosowaniach możemy znaleźć federated learning? Tak, jeżeli chodzi o sektor enterprise, to możemy sobie na razie pewnie wyobrazić taką sytuację, a jest praktyczne zastosowania są bardziej w medycynie, ale jeżeli mówimy o sektorze TMT, czy bankowości, to wyobraźmy sobie, że grupa telekomów chciałaby poprawić swoje algorytmy dotyczące wykrywania nadużyć, wykrywania fraudów. Byłoby świetnie, gdyby mogły nauczyć się na danych, które zostają w tych organizacjach. Te dane często są jednak dosyć wrażliwe i trudno sobie wyobrazić, że konkurenci nagle zaczną wymieniać się danymi. Czyli mamy szansę na zbudowanie niejako takiego jakby algorytmicznego aliansu biznesowych konkurentów. Dlaczego? Dlatego, że to może służyć po prostu całej branży. Lepsze wykrywanie nadużyć buduje zaufanie do sektora telekomunikacyjnego, powoduje, że można prowadzić biznes bezpieczniej, może bardziej rentownie, może wprowadzać na rynek lepsze oferty i niekoniecznie ten obszar musi być tym miejscem, gdzie firmy budują swoją przewagę konkurencyjną. W tym obszarze mogą współpracować, a uczenie federacyjne daje im praktyczny mechanizm, jak to zrobić. Dobrze. To było uczenie federated learning, tak? A na czym polega szyfrowanie homomorficzne? I czy faktycznie nam jest potrzebne w sztucznej inteligencji? Tak, ten obszar wydaje się przynajmniej dla mnie jeszcze ciekawszy, ponieważ to pełne homomorficzne szyfrowanie danych jest już znane mniej więcej od lat 70. Na MIT stworzono pierwsze podstawy matematyczne, że w ogóle coś takiego jest możliwe, ale było wiele generacji prac naukowych. Ja prześledziłem przynajmniej takie cztery duże iteracje przez kolejne dziesięciolecia, kiedy opracowywano cały czas podstawy teoretyczne, jak to szyfrowanie homomorficzne może okazać się w praktyce takie efektywne i biznesowo wartościowe do wykorzystania. No a polega ono na tym, że jesteśmy w stanie udostępnić wrażliwe dane, które
tak jak w pierwszym przypadku, nie chcieliśmy, żeby opuścił organizacji. Tutaj możemy zaszyfrować dane, najbardziej wrażliwe dane, prowadzić na nich, na tych zaszyfrowanych danych, uczenie maszynowe, modele, algorytmy, tak jakby były to odszyfrowane dane i w ten sposób pozyskiwać wiedzę, budować algorytmy. Do tej pory, dlaczego ten trend jakby nie był widoczny na rynku, do tej pory mieliśmy duże ograniczenia związane z mocą obliczeniową. W teorii na takim klasycznym sprzęcie miliard razy obciążające computing jest prowadzenie obliczeń na właśnie danych zaszyfrowanych w ten sposób niż na danych otwartych. I dopiero teraz wraz z upływem czasu, technologii, możliwości procesorów i tworzenia też takich specjalizowanych chipów mamy możliwość już ze stratą 20% prowadzenia takich właśnie zaszyfrowanych modeli i zaszyfrowanych obliczeń. I stąd w naszym raporcie pojawia się właśnie ta predykcja. Wydaje nam się, że to jest ten czas na wykorzystanie tej technologii w praktyce. Jak widać, postęp w obszarze IT, technologiczny postęp jest ogromny. Dobrze, ale ty, Piotr, też jako osoba też jesteś gdzieś blisko w organów Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o temat AI. Powiedz, co Unia Europejska planuje w obszarze regulacji i sztucznej inteligencji. Tak, to jest też obszar, w którym sporo się dzieje. Już w roku 2017 pojawiły się pierwsze regulacje, czy pierwsze rozmowy, dyskusje o tym, że sztuczna inteligencja, szczególnie w takich wrażliwych obszarach, powinna być w jakiś sposób usystematyzowana. Natomiast taki ważny akt prawny, który pojawił się, czy draft takiego aktu prawnego, to kwiecień 2021 roku. Komisja Europejska publikuje właśnie draft czegoś, co nazwała AI Act, regulujący kilka ważnych obszarów. Z jednej strony wskazujący na to, jakie są szczególnie wrażliwe obszary zastosowania sztucznej inteligencji i wymienia tam między innymi systemy związane z dostępem do rynku pracy, czy na przykład algorytmy podejmujące decyzje o zatrudnieniu, kwestie medyczne, kwestie udzielania na przykład kredytów. Są też pewne sprawy, które są wykluczone w Unii Europejskiej, czyli na przykład tak zwany social scoring. Podobnie, jak słyszymy w Chinach, takie próby, czy też implementacja tego typu rozwiązań miały miejsce. Chiny, wydaje się, że też deklarują wycofanie się z tego obszaru. I mamy wrażenie też jako Deloitte i firmy, które współpracują z Komisją Europejską, że rok 2022-2023 to będą te lata, w których regulacje w zakresie sztucznej inteligencji nabiorą już takich realnych kształtów. Czyli czujemy, że te regulacje są no niejako potrzebne, ale czy z drugiej strony nie osłabią konkurencyjności Unii Europejskiej? Tak, ta dyskusja też rzeczywiście się toczy i często jest to podnoszony aspekt, czy już ta Unia nie jest za bardzo przeregulowana, że dokładamy kolejną regulację, ale pewnie taki jest, że jeśli decyzja dotyczyłaby nas osobiście i podjęłaby ją sztuczna inteligencja, no to pewnie chcielibyśmy się czuć nieco bardziej komfortowo, wiedzieć z czego ona wynika. No właśnie, algorytmy sztucznej inteligencji ze swojej natury są dość trudno audytowalne. Szczególnie, gdy chcemy zrozumieć, dlaczego oczekujemy taki wynik, a nie inny. Na przykład, gdy mówimy o chociażby o decyzji kredytowej, tak? Albo dlaczego dostaliśmy inną ofertę niż kolega obok. No właśnie, jak zajrzeć do środka algorytmu, środka tego black boxa? Tak. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo ważne pytanie. Bardzo dziękuję za to pytanie. Bo jest tu kilka metod, żeby ten black box przemienić w glass box niejako. Takiej metafory czasem używamy i zajrzeć także do środka. Z jednej strony mówimy tak, algorytmy są tak dobre, czy te decyzje sztucznej inteligencji są tak dobre, jak dane, które do nich przygotowujemy. Więc jedno pole pracy nad tym, żeby te decyzje może jeszcze nie były transparentne, ale żeby były fair i żeby były sprawiedliwe, nie wykluczały żadnych grup, no to jest obszar przygotowania danych, zajrzenia w te dane,
czy na przykład one nie utrwalają jakichś różnic czy nierówności społecznych, które były do tej pory i z danych historycznych po prostu wyjdą dalsze decyzje, które będziemy utrwalić w społeczeństwie, czyli skupmy się na danych. Drugi obszar to jest, można powiedzieć by tak, po owocach ich poznacie, czyli popatrzmy, jakie dany algorytm podejmuje decyzje, zbadajmy je statystycznie i sprawdźmy, czy nie ma tam jakichś dziwnych anomalii albo jakiegoś skręcenia w kierunku pewnej grupy społecznej, na przykład udzielania pozytywnej decyzji dla jakiejś grupy, która tak naprawdę nie stanowi większości w społeczeństwie i statystycznie jest anomalią. Natomiast też my, twórcy algorytmów data science, wiemy, jakie dany algorytm ma ograniczenia. Jesteśmy w stanie to udokumentować i na przykład Google zaproponował taki sposób oznaczania algorytmów, trochę jak dzisiaj się oznacza żywność, gdzie tam mówimy białko, tłuszcz i kalorie, żeby przygotowywać takie fiszki dla algorytmów, gdzie było powiedziane, na jakich danych został wytrenowany, ale jakie też ma ograniczenia, tak żeby ktoś, kto wykorzystuje taki algorytm, pewnie nadal inżynierowie, mogli zrozumieć, jakie są ograniczenia tego modelu. Ale istnieje również wiele innych metod takich, żeby uzyskać transparentność i jednak przy drążeniu konkretnej decyzji, którą podjął algorytm, przedstawić przesłanki i przedstawić, co prowadziło do takiej, a nie innej decyzji. I rzeczywiście jest to obszar, który mocno eksplorujemy również jako Deloitte. Dobrze, Piotr, Marcin, dziękuję za rozmowę. Myślę, że tematy są bardzo ważne i bardzo istotne. No i cóż, odsyłamy do naszego raportu, jeżeli chodzi o dalsze szczegóły. Dziękujemy. Dziękujemy.